ojczu, tato, dziadku, pradziadku. Spieszyliśmy się kochać ciebie. Ty jednak ubiegłeś nas tak niespodziewanie. Nie chcemy płakać, choć nie sposób zatamować łez. To Bóg tak chciał. Czerpaliśmy z radości z tobą, więc przyjmujemy pokornie smutek. Nie nasza, lecz wola Pana niech się dzieje. Chcemy pamiętać cię, tego radosnego, dumnego i spełnionego męża, taty, dziadka i pradziadka. Widzę cię w kościele z gromadką dzieci na ławce przy organach. Damian zahaczył o klawisz. Dominik nadepnął niechcący pedał, Janek krzyknął hej. Ania skomentowała wszystko wdzięcznym uśmiechem. To przecież moje prawnuki. Dobrze, że tu przychodzą. Mówiła twoja uśmiechnięta twarz. Potem to, co lubiałeś najbardziej. Wspólny obiad przy stole pełnym rodziny. Nie zamieniłbyś tego na żadne bogactwo. Tato, dziadku, jesteśmy tu wszyscy i kochamy cię. I choć może rzadko mówiliśmy o tym, ty wiedziałeś i czułeś, że tak jest. Nie będziemy się smucić, bo i ty się nie smucisz. Patrzysz na nas i wiemy, że jesteś szczęśliwy. Nie martwisz się o mamę, bo wiesz, że nie musisz. Będziemy z nią. Jeszcze brzmi w uszach nasz ostatni zaśpiewany duet Pani z Angeliką. Ty wiesz, że ten śpiew nigdy nie zamilknie. Żegnamy ciebie, ale nie rozstajemy się z tobą. Bo choć nie przyślesz już więcej psalmu dla Piotrka i nie zharmonizujesz więcej pieśni dla Kasi, to zawsze pozostaniesz z nami. Będziesz z nami w naszych domach, sercach i myślach, a twoje myśli będą nas szczegóły i prowadziły. Nasz kochany dziadek żegna się z żoną, synami, synowymi, wnukami i ich małżonkami, prawnukami, siostrą, kuzynami i wszystkimi krewnymi z bliska i daleka. Szczególnie z rodzinnej Łękawicy i okolic. Żegna wszystkich, z którymi pracował i się przyjaźnił. Żegna ojców Paulinów, dziękując za ponad 50 lat wspólnej obecności przed Matką Bożą. Żegna księdza Sobotę, księdza Najmana i Perfekto. Księdza Zdzisława i księdza Jana Wizwołciołka. Wszystkich księży, których znał, którzy z nim pracowali, szanowali i cenili go. Nie sposób wymienić wszystkich. Żegna członków chóru jasnogórskiego, wszystkich przyjaciół i znajomych i sąsiadów. I dziękuję wszystkim, którzy przyszli towarzyszyć mu w tej ostatniej ziemskiej drodze. Dziękuję również tym, którzy przyjechać nie mogli, ale są z nami myślami.